Po dosyć długiej przerwie wracamy do napraw sprzętu audio. Do naprawy mamy amplituner firmy Revox, jest to model B780. Firma Revox nazwała go szumnie Microcomputer Controlled Synthesizer FM Receiver, co ma zwrócić uwagę na to, że w amplitunerze mamy mikrokomputerową syntezę częstotliwości dla odbiornika radiowego FM. B780 pochodzi z początku lat 80. Odbiornik ten ma wyłącznie zakres FM, nie może on odbierać fal długich, średnich i innych na zakresie AM. Moc wzmacniacza wynosi 2 razy 80W na 8 omach i to widać, bo urządzenie jest duże i bardzo ciężkie. Jeśli chodzi o jego wygląd, to jest on typowy dla urządzeń Revoxa i jak pewnie część z Was wie, ja nie przepadam za takim wzornictwem, chociaż muszę przyznać, że akurat ten model wygląda nie najgorzej dla mnie. Na początek, jak zwykle, zobaczmy, w co wyposażony jest nasz amplituner. Widać, że cała przednia ścianka naszego amplitunera jest podzielona jak gdyby na dwie części. Na środku mamy gałkę głośności z balansem, a po lewej stronie mamy przyciski dla odbiornika radiowego, natomiast po prawej stronie mamy przyciski i pokrętła dla wzmacniacza. Zacznijmy od lewej strony. Tutaj są przyciski, które służą do wybierania numeru zaprogramowanej stacji, jeśli oczywiście wcześniej ją zaprogramowaliśmy. Mamy tutaj 9 przycisków, ale mamy 2 banki pamięci, tak zwane upper i lower. Także stacji możemy prawdopodobnie zaprogramować 18, o ile się nie mylę. Tutaj mamy przycisk Last Station, który nam jakby przywraca ostatnio słuchaną stację. Tu mamy przyciski góra-dół do strojenia ręcznego oraz dla audio tuningu. Pod spodem mamy 5 przycisków. Ten lewy to jest redukcja szumów, high blend, przycisk FM mono, przycisk wyciszania szumów oraz przycisk stereo only, nie wiem do czego on służy, prawdopodobnie służy do wybierania wyłącznie stacji pracujących w trybie stereo. Po prawej stronie mamy przełącznik filtrów i 3 pokrętła barwy dźwięku dla basu, dla tonów średnich, które się nazywa presence i dla tonów wysokich. Tutaj mamy 5 przycisków oznaczonych 1-5 i za pomocą nich możemy albo wybierać źródło dźwięku, dla tunera, dla gramofonu, dla auxa i dla 2 pętli magnetofonowych, ale również te przyciski służą do wybierania tak zwanego numeru rekordu, później Wam powiem, o co tutaj chodzi. Na dole mamy 4 przyciski, przycisk mono, przycisk loudness, przycisk wyciszania o 20 dB oraz przycisk, za pomocą którego możemy odłączyć regulację barwy dźwięku. No i po prawej stronie mamy przycisk power, czyli wyłącznik zasilania, a tutaj gniazdko słuchawkowe. Pokrętło głośności składa się z pokrętła głównego i takiego pierścienia, który służy do regulacji balansu. Tutaj na środku mamy jeszcze taki wskaźnik, który wskazuje siłę sygnału dla tunera, ale ze względu na to, że spalona jest żarówka, to nie za bardzo widać ten wskaźnik. Tutaj pod klapką mamy jeszcze kilka rzeczy. Ta klapka jest podobna jak w magnetofonach szpulowych firmy Revoxa. Podobnie skrzypi również. Tutaj mamy przycisk memory, czyli prawdopodobnie przycisk do zapamiętywania częstotliwości wybranych zaprogramowanych stacji. Przycisk deemfazy. I 2 pokrętła, które prawdopodobnie, moim zdaniem, służą do ustawiania czułości oraz zadziałania oraz progu zadziałania sygnału stereo. Tutaj mamy wskaźnik zera detektora. Tu mamy przycisk, za pomocą którego możemy wybierać sposób strojenia, czyli albo automatyczny, wtedy on sam jakby leci po częstotliwościach, albo ręczny, wtedy możemy sobie sami wybierać częstotliwość. I co ciekawe, zobaczcie, nie tylko w rastrze 5, ale w rastrze 2. 5, 7, 0. Tutaj prawdopodobnie w tej szufladce mają być baterie, które służą do podtrzymania pamięci całego urządzenia, głównie chyba tunera. Tu na wyświetlaczu oczywiście jest wyświetlana częstotliwość odbieranego sygnału oraz sposób strojenia, czyli automatyczny albo ręczny. Tutaj mamy wyświetlacz, który ta cyferka wskazuje nam, który input wybraliśmy, a ta cyferka wskazuje numer rekordu. No i mamy jeszcze 2 przyciski, za pomocą których włączamy 2 komplety gniazd głośnikowych, nawet słychać pracę przekaźników. Z tyłu widać ogromny radiator, który zajmuje prawie całą tylną ściankę, ale pod nim można dostrzec gniazda cinch, czyli widzimy gniazda fono, gniazda aux, 2 pętle magnetofonowe i 2 pętle powtórzone na gniazdach DIN. Tutaj mamy wtyczkę dla zasilania. Jest ona taka trochę nietypowa. Nie jest to zwykła wtyczka, jak widać, taka komputerowa, a trochę mniejsza, taka dwubolcowa.
Nad nią mamy gniazdo bezpiecznika, a obok przełącznik napięć. Tutaj z prawej strony mamy gniazda głośnikowe, dwa komplety. Jeden komplet jest na takich sprężynkach, na takich sprężynkowych zaciskach, a drugi komplet tam na górze, nie wiem czy to widać, są to gniazda DIN. Jest tam jeszcze takie gniazdo, które się nazywa Scope. Nie wiem na razie do czego to gniazdo jest. No i obok mamy dwa gniazda antenowe dla tunera. Jedno koncentryczne 75 ohmów, a drugie symetryczne 300 ohmowe. A oto środek naszego amplitunera. No, od razu widać, że wszystko jest pięknie poprzykrywane blachami ekranowanymi. Tutaj na pierwszym piętrze, jak gdyby u góry, mamy tuner cały. Jest to tuner z syntezą częstotliwości, więc nie ma tutaj skali na sznurku ani takich klasycznych układów, tylko są elementy syntezy, później sobie zobaczymy. A pod spodem na parterze, jeśli tak można powiedzieć, znajdują się układy analogowe przedwzmacniacza, zasilacza, a tutaj na tylnej ściance mamy końcówki mocy prawdopodobnie. No i widać, że żeby się dostać do tego wszystkiego, no to musimy rozebrać praktycznie cały amplituner, łącznie tutaj z przednią ścianką, bo tutaj również przy przedniej ściance, jak widzimy, jest sporo rzeczy. Tak więc czeka nas całkowita rozbiórka, ale znając urządzenia Revoxa, trzeba powiedzieć, że to wszystko pewnie tu jest ładnie, wszystko zorganizowane, da się ładnie wszystko rozebrać, rozłączyć i nawet chyba nie będzie trzeba nic odlutowywać, wszystko będzie na jakichś fajnych złączach. A dlaczego mamy rozbierać go? Otóż dlatego, że nasz amplituner po prostu nie działa, to znaczy po prostu nie gra. Nic nie słychać ani w głośnikach, ani w słuchawkach. Właściwie coś słychać, ale bardzo, bardzo cichutko. Także naprawa no, nie będzie prosta, bo jeśli by coś w ogóle nie grało, no to pewnie byłoby coś spalone. A tutaj przekaźniki od końcówek mocy prawdopodobnie załapują, bo słychać to. A mimo to nie mamy żadnego dźwięku ani z radia, ani żadnego tutaj wejść. Tak więc trzeba się temu przyjrzeć. Jak widzicie, udało mi się już pościągać te osłony, te ekrany od góry. No i ukazał nam się wspaniały widok układów tunera, jak widzicie. No widać, że montaż tutaj jest bardzo przejrzysty i bardzo elegancki. I do tego całe to pierwsze piętro tutaj prawdopodobnie będzie się dało ściągnąć, ponieważ mamy tutaj złącza, które wystarczy porozłączać. I można będzie to całe piętro ściągnąć i w miarę potrzeby wyciągać każdą z tych płytek. No jeśli się okaże, że trzeba będzie coś wymienić, wtedy będzie to bardzo, bardzo uproszczone. Piękna konstrukcja jak na razie. Jak widzicie, nasz amplituner jest rozebrany, coraz bardziej rozłożony na części. Tym razem widzimy go od spodu. Tutaj widzimy gniazda, płytkę z gniazdami bezpiecznikowymi. Tutaj od tej strony widzimy przekaźniki do włączania głośników oraz płytkę prawdopodobnie z układem zabezpieczeń. A tutaj mamy płytkę, która jest związana z gniazdami wejściowymi, tu gdzie mamy gniazda Cinch. No i przy okazji przyjrzyjmy się naszym bezpiecznikom, sprawdźmy czy wszystkie są w porządku, czy nie są któreś przepalone. Te cztery bezpieczniki to prawdopodobnie są od końcówek mocy. Wszystkie są dobre. No i ten ostatni bezpiecznik niestety jest przepalony. To jest bezpiecznik 200 mA. Widać, że jest on też trochę inny i prawdopodobnie ktoś już tu przed nami go wymieniał. A gdybyśmy mu się przyjrzeli, to byśmy zobaczyli, że ten bezpiecznik ma znamionową wartość 1,5 ampera, a nie 200 mA, tak jak powinien mieć. A to, że on jest przepalony, to można przypuszczać, że w tej gałęzi zasilania mamy jakieś zwarcie, no bo w innym przypadku ten bezpiecznik taki mocny nie przepaliłby nam się. Prezentację parametrów naszego amplitunera rozpoczniemy od części radiowej, czyli od części tunera. Zakres odbieranych częstotliwości wynosi od 87,5 do prawie 108 MHz i teraz mamy trzy rodzaje, trzy
sposoby wprowadzania częstotliwości odbieranej. Pierwsza jest to wprowadzenie bezpośrednio z klawiatury częstotliwości. Wtedy mamy raster 25 kHz. Przy ręcznym wybieraniu tymi strzałkami również mamy 25 kHz, a przy automatycznym skanowaniu, przy automatycznym szukaniu stacji przez AmpliTuner, ten raster to 50 kHz. Przy pomocy programatora możemy zaprogramować 18 stacji. Czułość tunera wynosi 2 mikrowolty dla trybu mono i 20 mikrowoltów dla trybu stereo przy stosunku sygnał-szum 46 dB. Tłumienie częstotliwości lustrzanych to 106 dB, a tłumienie częstotliwości pośredniej to aż 110 dB. Parametr capture ratio to 0,8 dB. Selektywność to 80 dB. Pasmo przenoszenia na zakresie UKF-u oczywiście to od 30 Hz do 15 kHz w oknie 1-decybelowym, a tłumienie przesłuchu międzykanałowego to aż dobre 42 dB. No to spójrzmy sobie na schemat ideowy zasilacza. Na razie nie będą nas interesowały te cztery bezpieczniki od końcówek mocy, ponieważ one są w porządku. Będą nas interesowały te pozostałe cztery bezpieczniki, czyli te od zasilacza pomocniczego. Mamy tutaj jego schemat. No i widzimy nasze cztery bezpieczniki, a nasz interesujący nas bezpiecznik 200 mA, jak widzimy, zasila nam część stabilizatora produkującego napięcie stabilizowane plus 32 V. No i teraz jeśli nasz bezpiecznik się przepala, to albo mamy zwarcie w mostku prostowniczym, albo mamy zwarcie w elektrolicie, zwarty jest elektrolit, lub co gorsza, zwarcie jest gdzieś w układzie tym zasilanym napięciem plus 32 V. Chociaż wydaje mi się, że jeśli bezpiecznik ponad 1-amperowy się przepalił, to raczej mamy do czynienia ze zwarciem gdzieś wcześniej, czyli albo w mostku, albo w elektrolicie. Być może również przepalony jest tranzystor ten regulujący. W każdym razie trzeba to sprawdzić. Tutaj mamy tą płytkę, na której znajdują się nasze stabilizatory, widoczne przed chwilą na schemacie. No i nie pozostaje nic innego, jak ją wyjąć. Prawdopodobnie ją będzie się łatwo dało wyciągnąć i zobaczyć, gdzie mamy zwarcie. Płytkę udało się wyjąć bez żadnego problemu. Jak widzimy, jest ona wyłącznie na takim wtyku wielopinowym. Genialnie to wszystko jest tutaj rozwiązane. Ta sekcja i ten tranzystor jest to stabilizator napięcia plus 32 V. No i sprawdźmy od najprostszych rzeczy zaczynając, czy mamy gdzieś zwarcie. No i trafiliśmy w dziesiątkę za pierwszym razem. Wydaje się, że zwarty jest po prostu ten elektrolit. No i to powoduje, że nasz bezpiecznik się przepala, a poza tym oczywiście powoduje to również to, że nic nie słychać w głośnikach AmpliTunera. Jeśli chodzi o parametry wzmacniacza, to jego moc wynosi 2x 80 W na 8 ohmach i aż 2x 110 W na 4. Zniekształcenia nieliniowe to 0,03% przy 70 W na 8 ohmach, a pasmo przenoszenia to od 20 Hz do 20 kHz w oknie 0,7 dB. Dumping faktor jest większy niż 100, a stosunek sygnał-szum dla wejść AUX i dla wejść taśma dla pętli magnetofonowych to więcej niż 90 dB, a dla wejścia fono to 73 dB. Dla regulacji barwy dźwięku przy regulacji basu mamy 120 Hz plus minus 8 dB. Dla częstotliwości wysokich jest to 8 kHz, a dla częstotliwości średnich przy tej gałce presence to około 3 kHz. Filtry low i high tłumią nam 18 Hz 12 dB na oktawę i 8 kHz również 12 dB na oktawę. Wymiary naszego urządzenia to 452 na 151 na 420 mm, a jego waga to 17 kg. I rzeczywiście nasz kondensator ma zwarcie niczym kawałek drutu, zatem nie pozostaje nic innego jak wymienić go, ale na razie nie będziemy wymieniać wszystkich kondensatorów, na pewno to zrobimy później. Na razie wymieniłem, jak widzicie, prowizoryczny, tylko ten zwarty kondensator. Wsadzimy sobie płytkę do wzmacniacza do środka i zobaczymy, czy on już teraz będzie działał, czy będzie z niego jakiś dźwięk wychodził, właściwie z głośników. No i przy okazji przekonamy się również, czy AmpliTuner jest sprawny, czy też jeszcze trapią go jakieś inne usterki. Niestety okazało się, że po zamontowaniu naszej płytki z tym prowizorycznym kondensatorem AmpliTuner nadal nie działa. W zasadzie nic się nie zmieniło. Cały czas głucho milczy. I co ciekawe, nadal nie mamy tego napięcia tutaj
plus 32 V w tej gałęzi, w której był uszkodzony kondensator. Jest tam jakiś 1 V niecały i zauważyłem, że ten oto opornik tutaj, który mamy między tymi kondensatorami, jest również przepalony i następnym etapem oczywiście będzie jego wymiana. Płytka jest już z powrotem zamontowana, oczywiście tak na razie prowizorycznie, tylko żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Okazało się, że w tej gałęzi 32 V uszkodzeń było znacznie więcej. Nie tylko szwankowały te rezystory, ale przede wszystkim było dużo zimnych lutów, także ostatecznie okazało się, że ten rezystor jest w porządku. Również jeden z tranzystorów był podejrzany i wymieniłem go. No i teraz już bezpiecznika nie wybiło, a na emiterze tego tranzystora mamy plus 32 V, więc wydaje się, że ta gałąź zasilacza, stabilizatora działa już poprawnie. No teraz podłączymy sobie do amplitunera kolumny, no i zobaczymy, czy coś zadziała, a jeśli tak, no to wtedy sobie będziemy mogli sprawdzić no jego stan po prostu, co w nim jeszcze szwankuje ewentualnie i zająć się kolejnymi naprawami. Kolumny podłączone, no i włączamy i spróbujmy wyszukać jakąś stację. U nas naprawdę bo jestem w progi. No i widać, że... Ale maleje z każdą chwilą. Mamy dźwięk. Oraz działa radio. Tak więc przystępujemy do kolejnego etapu, czyli sprawdzania, co jeszcze ewentualnie jest do zrobienia. Okazało się, że na przykład wszystkie potencjometry pracują bez zarzutu. Wszystkie przełączniki również pracują dobrze, nie trzeszczą. Mówię o wszystkich mechanicznych. Radio pracuje znakomicie, także również nie wymaga żadnego dostrajania. Jedyne oczywiście, co musimy zrobić, to wymienić te kondensatory, ten kondensator, który był zwarty oraz wszystkie pozostałe w zasilaczu koniecznie. No oczywiście przejrzymy również elektrolity na pozostałych modułach naszego amplitunera, pomiar prądu spoczynkowego, ewentualna korekta. No i oczywiście oprócz tego czyszczenie, pewnie trzeba będzie w tym celu rozebrać cały amplituner, ale w przypadku Revoxa jest to przyjemność. No i rzecz jasna, wymiana żarówki. Bardzo ciężko było wyjąć ten uchwyt żarówki z dziurki tego, nie wiem dlaczego, jakiś tak się skleił. No i żarówka, jak widać, sprawdziłem, jest spalona. Dałem nową, wsadzamy. Ona też słabo będzie, ciężko wejdzie prawdopodobnie również. Nie wiem dlaczego tak ciasno tutaj to wchodzi, ale udało mi się to wcisnąć. Trochę podpiłowałem tutaj ten uchwyt żarówki. No i widać, że już teraz nasz wskaźnik siły sygnału świeci wspaniale. No i przechodzimy do kolejnych rzeczy. Kolejną płytką, której postanowiłem się przyjrzeć, jest płytka ta z wejściami Cinch i DIN. No miałem trochę kłopotu z wyjęciem jej, bo tutaj musiałem rozpiłować, rozwiercić. Tu widzicie wiertarkę, jedną śrubkę, ponieważ no, nie dało się jej odkręcić. Mam nadzieję, że teraz mi się jakoś uda ją wyjąć. I widzimy płytkę z bliska. Tutaj jest kilka kondensatorów elektrolitycznych, którym oczywiście się przyjrzymy. Jeśli będzie taka konieczność, to wymienimy. No i sprawdzimy przy okazji, czy nie ma jakichś zimnych lutów pod spodem, a zwłaszcza przy gniazdach, chociaż tutaj nie powinno być, bo gniazda nie są wlutowane bezpośrednio, tylko są na przewodach, no ale tak czy inaczej warto to sprawdzić. Płytka, jak widzicie, już wyjęta. Wyjąłem jednego elektrolita do testu, tego dużego. No i co ciekawe, po pierwsze, ścieżki, które są tutaj na tej płytce drukowanej, w ogóle na tych płytkach w Revoxie, no nie należą do najlepszych, to znaczy same płytki. Ścieżki bardzo szybko chcą odchodzić. Trzeba uważać, jak się grzeje, żeby nie odparzyć ścieżek. Poza tym, jak widzicie, w ogóle nie są oznaczone, nie jest oznaczona polaryzacja elektrolitów. I tutaj od spodu zaznaczyłem sobie, gdzie jest plus, żeby wiedzieć, gdzie wlutować z powrotem ten nasz elektrolit. No a skoro mamy go wyjętego, to zróbmy sobie pomiar. No i widać, że nasz kondensator ma 1184 mikrofarady, ma mieć 1000, a jego ESR wynosi, jak widać, 11 setnych ohma. Tak więc nasz kondensator jest zupełnie sprawny, mimo że ma już ponad 30 lat.
Sprawdziłem resztę elektrolitów. Są one w dobrej formie, więc nie będziemy ich wymieniać. Również te tantale, które tutaj mamy, nie wymagają wymiany. Udało mi się nawet wykręcić tą rozwierconą śrubę. Także dobrałem już nową. Nasza płytka wraca do amplitunera. Chciałem wam pokazać pewną ciekawostkę. Tutaj mamy taką dodatkową jakby zatokę, która w naszym przypadku jest pusta. Ona ma tylko taką zaślepkę tutaj wstawioną, która jest włożona tutaj w to złącze wielopinowe. No i ciekawe, co tu miało być, jaka tu jest opcja dodatkowa w tym amplitunerze. Być może jakiś dekoder kwadrofoniczny albo coś w tym stylu. Poszperałem trochę w instrukcji serwisowej i już wiem, co tam miało być. Otóż w niektórych wersjach naszego odbiornika montowano tam układy Dolby. W latach 70. i chyba też w 80., nie wiem dokładnie, był taki plan, żeby nadawać audycje na zakresie FM w systemie Dolby, czyli takim systemie podobnym, jak było to stosowane w magnetofonach kasetowych. Problem w tym, że już po stronie nadawczej trzeba było ten system Dolby zaenkodować, czyli nadawać sygnał specjalnie skompresowany i niestety nie wszystkie stacje paliły się do tego pomysłu. No wiadomo, trzeba było kupować nowy sprzęt. Tak więc ten system długo nie pożył. Mimo to wielu producentów odbiorników radiowych z tego okresu montowało takie płytki Dolby. Tutaj w naszym egzemplarzu, który pochodzi już z lat 80., tą płytkę zastąpiono takim specjalnym adapterem, takim, to się nazywa dummy board, aby ominąć ten cały system Dolby. A oto nasza przednia płyta, odkręcona od reszty amplitunera, jak widać. No i również tutaj da się zauważyć poszczególne moduły. Tu mamy na przykład moduł barwy dźwięku. To jest moduł prawdopodobnie jakiegoś filtra. A tutaj mamy płytkę drukowaną mikroprocesora. No i będziemy mogli wszystkie płytki po kolei powyciągać i posprawdzać, czy wszystko z nimi jest w porządku. Tutaj mamy płytkę naszych filtrów. To jest przełącznik ten, który z przodu włącza filtry, czyli mamy pozycję filtry wyłączone, włączony filtr low, high lub włączone oba filtry. I tutaj jak pięknie jest rozwiązana sprawa, że możemy cały moduł sobie wyjąć łącznie z przełącznikiem i sprawdzić, wyczyścić przełącznik oraz sprawdzić wszystkie elementy. No genialnie. Podobnie jest z płytką barwy dźwięku. Jak widzimy, da się ona bez problemu wyjąć, bez żadnego rozlutowywania jakichkolwiek przewodów. I nawet potencjometr głośności, jak widzimy, również ma kilka wtyczek i można go wyjąć no, w takiej formie, bez rozlutowywania czegokolwiek. No powiem wam, że to jest po prostu bajka, to jest marzenie serwisanta, taki amplituner. Pod warunkiem oczywiście, że nic nie było grzebane. W ogóle muszę wam powiedzieć, że stan tego amplitunera jest bardzo dobry. Oprócz tego, że był on zepsuty, to naprawdę wszystkie elementy, potencjometry, przełączniki oraz nawet złącza, widać, że nie były, że ten amplituner nie był bardzo mocno katowany, nie był używany mocno i jego stan jest bardzo, bardzo dobry i mam nadzieję, że po naprawie będzie wyglądał i działał jak nowy. Proszę bardzo, odpięcie kilku kabli i mamy cały tył naszego amplitunera odczepiony od reszty. No i jak widzimy, są tutaj końcówki mocy. Pięknie tak poukładane, wkomponowane, że tak powiem, w to wnętrze radiatora. No i mam nadzieję, że będzie łatwo je wyjąć, żeby posprawdzać to i owo. Zobaczcie, jak tu jest pięknie wszystko zrobione. Każdy tranzystor można odkręcić i po prostu wyjąć. Każdy ma taką wtyczkę, taką podstawkę jak gdyby, łącznie z układem scalonym, no po prostu bajka, serwisowa bajka. Pozostał nam dosyć spory areał, że tak powiem, jeśli chodzi o odbiornik radiowy. Widać, że mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć płytek. Każdą da się wyciągnąć, wyjąć, bez lutowania. Każda ma tutaj nawet te przewody, które tu idą. No może tutaj jedynie są przygotowane, natomiast większość z nich można wyjąć. Można wyjąć wtyczki. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie tych wszystkich płytek po kolei. Każdą sobie wyjmę, sprawdzę, wyczyszczę.
Prawdopodobnie nie będziemy wymieniać tu kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza, że jest ich niewiele, jak widzicie. Także ja zabieram się za robotę, a wy posłuchajcie sobie w międzyczasie o budowie syntezy częstotliwości, jak ona pracuje. Ponieważ nasz naprawiany odbiornik radiowy jest wyposażony w cyfrową syntezę częstotliwości, a do tej pory nie opisywałem tego typu sprzętu, to jest okazja wyjaśnić, czym takie radio różni się od zwykłego odbiornika, takiego ze skalą na sznurku, czyli tradycyjnego, jeśli można tak powiedzieć, odbiornika superheterodynowego. Najpierw warto przypomnieć budowę właśnie takiej zwykłej superheterodyny, na przykład takiego odbiornika, jakim był Radmor 5102, chociaż akurat Radmor nie miał skali na sznurku. Taki zwykły odbiornik składa się ze stopni wejściowych ze wzmacniaczem wielkiej częstotliwości, z heterodyny, czyli specjalnego generatora lokalnego, mieszacza, wzmacniacza pośredniej częstotliwości, detektora oraz wzmacniacza małej częstotliwości, który już zasila głośnik. Dla odbiornika stereo dochodzi jeszcze dekoder, a wzmacniacze wtedy są dwa i zasilają one dwa głośniki stereo. Praca takiego odbiornika polega na tym, że odbieramy wzmocniony sygnał wielkiej częstotliwości z anteny. Jest on mieszany z częstotliwością generatora heterodyny tego lokalnego i różnica tych sygnałów równa częstotliwości pośredniej jest wzmacniana dalej we wzmacniaczu o tej częstotliwości. Dzięki temu, że pasmo wzmacniacza pośredniej częstotliwości jest wąskie, możliwe jest osiągnięcie dużej czułości i selektywności odbiornika, niezależnie czy będzie to odbiornik AM czy FM. Klasyczne odbiorniki superheterodynowe były i nadal są bardzo popularne, ale mają pewną wadę. Wadą jest niestabilność częstotliwości heterodyny tego generatora lokalnego, która jest po prostu zazwyczaj zwykłym generatorem, którego dokładność i stabilność no po prostu nie może być zbyt wysoka. W związku z tą niestabilnością odbiornik taki może się samoczynnie odstrajać od stacji. Co prawda można zastosować układy ARC, czyli automatycznej regulacji częstotliwości i tak się robi, ale kiedy mamy dużo stacji na skali, tak jak na przykład mamy teraz na zakresie UKF-u, to ARC często działa niewłaściwie i przyciąga jakby odbiornik do sąsiedniej, silniejszej stacji zamiast do tej, którą właśnie odbieramy. Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie syntezy częstotliwości z pętlą PLL. Często taka synteza jest nazywana cyfrową, ale mówiąc szczerze, cyfrowa to jest ona tylko częściowo, ale po kolei. Nie należy też tego typu odbiornika mylić z dzisiejszymi odbiornikami cyfrowymi typu DAB czy DAB+, bo takie radia są już w pełni cyfrowe, analogowy z kolei jest tam tylko wzmacniacz głośniki. Natomiast nasz Revox to odbiornik w zasadzie analogowy, ale ma on pewne ulepszenia w postaci m.in. właśnie pętli PLL, no i skali w postaci wyświetlacza. Tutaj widzimy przykładową taką pętlę PLL. Składa się ona z generatora wzorcowego, jest on zwykle zbudowany w oparciu o rezonator kwarcowy, co zapewnia bardzo dużą stałość częstotliwości. Kolejnym blokiem jest tak zwany detektor fazy. To chyba najważniejszy element w naszej pętli. Detektor fazy pozwala na wykrycie różnicy pomiędzy sygnałem kwarcowym, tego sygnałem z generatora kwarcowego, a sygnałem z generatora lokalnego. I jeśli taka różnica wystąpi, to na wyjściu detektora fazy pojawi się sygnał, który po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy i po wzmocnieniu trafia z powrotem na wejście generatora, który jest sterowany napięciem i zachodzi korekcja częstotliwości naszej pętli PLL. Jak to działa? Jeszcze raz. Otóż generator, ten VCO, tutaj oznaczmy sobie go jako VCO, czyli generator sterowany napięciem, czyli jego częstotliwość zależy od tego, jakie napięcie tutaj jest dostarczone do tego wejścia. Po prostu jest to nasza zwykła heterodyna, ta sama, którą mieliśmy w zwykłym odbiorniku superheterodynowym, bo tam również ten generator był sterowany napięciem, na przykład napięciem warikapowym. Ona generuje sygnał, nawet jeśli cały układ PLL nie działa. Pracuje ona wtedy w tak zwanym trybie free tuning. Częstotliwość heterodyny jest zależna właśnie od sygnału sterującego, którym jest wartość napięcia stałego, w tym punkcie na wejściu. W zwykłym odbiorniku napięcie to zwykle było generowane w programatorze poprzez po prostu zwykły dzielnik napięcia. Tutaj jest inaczej. Gwarancją stabilności naszego układu jest generator wzorcowy, zwany generatorem częstotliwości odniesienia. Jego stabilna częstotliwość jest porównywana z częstotliwością heterodyny właśnie w detektorze fazy i jeśli jest jakaś różnica, to właśnie w nim, w detektorze, powstaje specjalne napięcie, które jest podawane przez filtr dolnoprzepustowy i to napięcie
jest podawane teraz na generator i koryguje ono tą odchyłkę częstotliwości, która tutaj powstała, tej pętli. Cały ten system powoduje, że częstotliwość wyjściowa staje się niezwykle stabilna. Powstaje taka pętla, która jakby zatrzaskuje się w położeniu stabilnym. Stabilność częstotliwości w takiej pętli jest bardzo duża, jest wielokrotnie większa niż w zwykłym układzie bez niej. Filtr dolnoprzepustowy jest potrzebny, żeby zmniejszyć szybkość zmian tego napięcia korygującego, które wychodzi z detektora fazy, aby nie powstawały jakieś oscylacje i szumy. Tak zbudowany układ generuje bardzo, bardzo stabilną częstotliwość wyjściową heterodyny, równą wejściowej częstotliwości generatora kwarcowego. Czasem potrzebujemy wygenerować inne częstotliwości wyjściowe, nie tylko tą, którą mamy z generatora kwarcowego. Aby wygenerować takie inne częstotliwości, do pętli można wprowadzić dzielniki częstotliwości. Wtedy mamy już możliwość tak zwanej syntezy częstotliwości, czyli ustawiania sobie częstotliwości takiej, jaką potrzebujemy, przy zachowaniu oczywiście stabilności i precyzji pętli PLL. Czyli jeśli damy dzielnik pomiędzy wyjście VCO a detektor fazy, ten dzielnik, to stan równowagi pętli osiąga się dla częstotliwości n razy większej niż częstotliwość odniesienia. Częstotliwość odniesienia mamy tutaj, a częstotliwość wyjściowa mamy tutaj. Czyli jeśli damy dzielnik na przykład przez 2, to częstotliwość wyjściowa będzie dwukrotnie większa niż częstotliwość wejściowa kwarcu. Jeśli dodamy drugi dzielnik zaraz po generatorze kwarcowym, wzorcowym, to wtedy częstotliwość wyjściową możemy obliczyć z tego wzoru. Czyli tu mamy ten stary dzielnik, poprzedni, a tu mamy nowy dzielnik. Oczywiście to są liczby, które wskazują podział w dzielniku. A jak to jest zrealizowane w naszym Revoxie? Chciałem Wam to pokazać, ale niestety jakość instrukcji serwisowej, którą dysponuję, na to nie pozwala i niewiele tam widać. Ale wiemy, że w naszym odbiorniku za syntezę częstotliwości odpowiada układ scalony SAA1056. Możemy sobie obejrzeć notę katalogową bardzo podobnego układu, czyli układu SAA1057. Taki akurat mam pod ręką. Układ ma dwa wejścia dla oscylatorów FM i AM. Oczywiście w naszym odbiorniku jest wykorzystany tylko oscylator FM i wyjście napięcia przestrajającego nasz generator VCO. Układ ma również wejścia danych dla podłączenia mikroprocesora, który umożliwia również podłączenie wyświetlacza, który z kolei może wskazywać aktualnie odbieraną częstotliwość przez odbiornik, uwzględniając odjęcie częstotliwości pośredniej. Układ ten jest taktowany kwarcem o częstotliwości 4 MHz, który zapewnia tą bardzo dużą stabilność częstotliwości i jest zasilany napięciami plus 5 V dla układów logicznych i plus 30 V. To drugie napięcie oczywiście służy do przestrajania naszego generatora VCO. Widać zatem, że układ syntezy z pętlą PLL jest połączeniem układów analogowych i układów cyfrowych. No i mamy jednak pewien problem. Po pewnym czasie przestała nam się świecić żarówka podświetlająca wskaźnik, ta, którą wymienialiśmy. I okazało się, że przepalił się opornik 39 ohmów, który tutaj się znajduje na tej płytce wyświetlaczy. No nie wiem dlaczego, prawdopodobnie ta żarówka, którą zastosowałem, nie wiem, była nieco większej mocy, albo po prostu ten rezystor już od wcześniej, były z nim problemy. No w każdym razie postanowiłem wymienić ten rezystor, ale na rezystor o większej mocy i nieco większym oporze, także mam nadzieję, że to pomoże i nie będzie już się ten rezystor przepalał. Jeśli chodzi o tą klapkę tutaj, w której miały być baterie czy też akumulatory, no to oczywiście potrzebne tutaj są trzy akumulatorki i na szczęście współczesne takie akumulatorki typu AA zupełnie dobrze pasują. No i trzeba pamiętać, żeby tu pod żadnym pozorem nie wkładać normalnych baterii. Po pierwsze, że one mają nieco wyższe napięcie, a po drugie po prostu te akumulatorki są tutaj podładowywane, zatem baterie mogłyby po prostu się wylać. Nie było łatwo, ale udało się. Wskaźnik, jak widzicie, świeci się już bardzo ładnie. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż przedtem, bo przedtem on świecił się dosyć jasno, trochę za jasno wydawało mi się. Teraz jest znacznie lepiej. No i powoli chyba będziemy już zaczynać składać nasz odbiornik, montować go z powrotem, ponieważ wszystkie moduły tutaj zostały przejrzane. No i poskładałem z powrotem radio, jak widzicie, ładnie się stroi. Trzyma już pamięć, bo po wyłączeniu, jak widzicie,
już z powrotem wyskakuje ostatnio nastawiona częstotliwość, ponieważ tu akumulatorki już trzymają. No i nie pozostaje nic innego, jak złożyć nasz odbiornik i przetestować go. Jak widzicie, nasz amplituner już pomału jest składany. Nie ma jeszcze tutaj gałek na przykład. No i przy okazji pokażę wam, bo obiecałem wam, że opiszę wam tą funkcję rekord. Okazało się, że to jest bardzo prosta funkcja. Chodzi o to, żeby, ponieważ tu nie ma zwykłego selektora źródeł dla nagrywania, dla pętli magnetofonowych, to źródło do nagrywania ustawia się po prostu przyciskając ten czerwony przycisk i wybierając na przykład tuner lub wybierając na przykład AUX, czyli numer wejścia, i wtedy, mimo że słuchamy sobie na przykład z radia, to możemy nagrywać na magnetofon z wejścia AUX. I to wszystko. A jeśli już jesteśmy przy wyjaśnianiu funkcji naszego sprzętu, to warto wrócić do gniazda Scope na tylnej ściance, bo nie wiedziałem, do czego ono służy. Wbrew nazwie, która wskazywałaby na jakieś wyjście dla oscyloskopu lub do jakiegoś wskaźnika, jest to wejście dla zdalnego włączania amplitunera, oczywiście przy pomocy dodatkowego przewodu włączonego do gniazda Scope. Mamy tam po prostu przekaźnik, który zwiera styki wyłącznika sieciowego i być może był jakiś timer Revoxa, który mógł do tego służyć. Firma Revox produkowała również tuner, który się nazywał B739 bodajże, i co ciekawe, wyglądał on z przodu identycznie jak nasz amplituner, tylko oczywiście nie miał wzmacniacza. Przednia ścianka wyglądała identycznie, natomiast oczywiście tylna ścianka wyglądała zupełnie inaczej. Nie było tego radiatora dużego z tyłu, nie było gniazd głośnikowych, były dodatkowe wyjścia na XLR-ach, oprócz wyjść RCA. I co ciekawe, było tam również gniazdko Scope i ono w tamtym tunerze pełniło funkcję rzeczywiście wyjścia dla oscyloskopu. Można tam było podłączać oscyloskop, osobno odchylanie poziome i pionowe, i można było otrzymywać takie fajne figury, które drgały zgodnie z muzyką, taka była wtedy moda. Nasz sprzęt jest już ponownie zmontowany, wszystko działa, radio odbiera wspaniale, synteza częstotliwości działa znakomicie, sam wzmacniacz również pracuje porządnie. Przyczyną braku dźwięku w naszym amplitunerze był brak jednego z napięć stabilizowanych zasilacza, co z kolei było spowodowane zwartym kondensatorem elektrolitycznym, który powodował przepalanie się bezpiecznika. Oprócz tego wykonałem wiele drobnych prac wewnątrz amplitunera, tym razem nie będę ich szczegółowo opisywał, sami widzieliście, a skupię się na ocenie naszego Revoxa. Jest to bardzo porządny amplituner, uważany w swoich czasach za niezwykle ekskluzywny i drogi model, znakomicie wyposażony sprzęt audio. Jak przystało na Revoxa, konstrukcja wewnętrzna jest wykonana w sposób bardzo przemyślany, który umożliwia łatwy dostęp do wszystkich modułów i ich ewentualną naprawę. W związku z tym naprawa sprzętu tak wykonanego to naprawdę prawdziwa przyjemność. Kolejną zaletą amplitunera jest jego duża moc wyjściowa, moc wzmacniacza oraz bardzo dobra praca tunera FM. Jest on bardzo czuły i selektywny. Natomiast obsługa tego amplitunera jest dosyć rozbudowana i nie zawsze jest intuicyjna, ale w Revoxach czasem tak bywa. Da się również znaleźć kilka wad. Jedną z nich jest dosyć słaba jakość płytek drukowanych, na które trzeba uważać w czasie lutowania elementów, oraz brak opisów na płytkach. To z kolei trochę utrudnia serwis. Z punktu widzenia użytkownika, jako wadę można by wymienić dosyć trudny dostęp do gniazd z tyłu odbiornika, które są głęboko umieszczone pod dużym radiatorem. Jeśli chodzi o wygląd, to oczywiście jest to kwestia gustu, ale ten model moim zdaniem wyjątkowo może się podobać. Jeśli chodzi o jego brzmienie, to oceniam je jako dosyć poprawne, chociaż moim zdaniem regulacje barwy i filtr loudness działają dosyć głęboko i psują brzmienie, podobnie jak na przykład w polskim Radmorze. Ale jeśli używamy ich z umiarem, to można słuchać Revoxa z dosyć dużą przyjemnością. Ceny tego amplitunera na rynku wtórnym są różne, od około 2-3 tysięcy za egzemplarze w nieco gorszym stanie niż nasz, aż do ponad 8 tysięcy złotych za modele w stanie idealnym. Czy warto taki amplituner kupić? Jeśli ktoś lubi i ceni starszy sprzęt Revoxa, no to chyba warto, ale jak widać, trzeba mieć sporo gotówki. Podsumowując, jest to sprzęt solidny, ale jak widać na przykładzie tej naprawy, i on może ulec uszkodzeniu. Amplituner ten, jak się domyślacie, pochodzi od Marka z Oxfordu i tam również wróci jako kolejny model do kolekcji. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dziękuję wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, kliknijcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie was pozdrawiam i do następnego razu.